Cześć, ja jestem Adam, to jest kanał Getty Job. A dzisiaj zrobimy sobie mouse movera w Pythonie, czyli aplikację, która będzie ruszała naszą myszką. Ale skąd w ogóle pomysł na tą aplikację? A z kanału do roboty, a dokładnie z tego odcinka. Aha, Aha czyli tak jak na przykład raz. maszynista nie wiem, zasłabnie, nie ma z nim kontaktu, to Jak ktoś... maszynista zasłabnie, to wtedy jest ten czuwak, bo jak będziemy jechali, to będziesz widział, że co 60 sekund będzie ta lampka tutaj mrugać i ja muszę go wskasować tym przyciskiem. Co 60 sekund? Tak, co 60 sekund tak, być... Cały czas, jak akurat jest w ruchu. Jak przekroczy tam 10 chyba kilometrów na godzinę, to się aktywuje i to jest aktywne. Jeżeli nie skasuje, to będzie coś takiego. Tak będzie sobie wrugać. I ja muszę to wcisnąć i to się skasuje wtedy. Jeżeli nie skasuje tego, to po y, 10 sekundach będzie taki dźwięk, jak weszliśmy tu na lokomotywę, Aha. taki buczek. I jak nadal nie zareaguje, to wtedy jest hamowanie pociągu samoczynnego. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ja to chyba gdzieś widziałem i to w mojej branży. to co robisz? Ej, no, pracuję. A co tak dokładnie? Macham myszką, żeby wygaszać się, nie włączył. No dobra, po wygupach. Do roboty. To się tak, były fajnie. Co my mamy zrobić tak naprawdę? Mamy zrobić tool, program, który będzie nam machał myszką. W Pythonie nic prostszego. Do kompa. Tu już tak naprawdę mam przygotowany Visual Studio Code. Mamy pliczek main. sobie zrobiłem main py, pusty plik. W tym razie nic nie ma, rękawy mam puste, kombinujemy. Ok, czyli musimy zrobić coś, co będzie machało nam myszką. I tutaj mój pierwszy pomysł skierował się w stronę biblioteki, która nazywa się Pie Input, a to dlatego, że już korzystaliśmy z niej, pisząc sobie naszego Keyloggera, szpiega naszego. Tutaj będzie gdzieś na górze link do miejsca, gdzie pisaliśmy sobie naszego własnego Keyloggera, który nam zbiera z rzeczy z klawiatury i szpiegował ludzi. A teraz pomyślałem, że można by skorzystać z niego do pisania naszej apki do machania myszką, no bo czemu by nie? Pierwszy co, to jedziemy sobie z dokumentacją, która wygląda tak. Yy, I co my tutaj mamy, słuchajcie, no mamy sobie payinput. Yy, instaluje się tak, pip install PyInput. no to jedziemy sobie, czemu nie. Otworzymy sobie terminal. I zainstalujemy sobie PINPUT, czyli ctrl-c, ctrl-v, pip install PyInput. Faj zainstalowała zainstalowało się nam elegancko. Yy, dobra, wracamy sobie do naszej dokumentacji. I co my potrzebujemy zrobić? My potrzebujemy tak naprawdę ruszyć sobie myszką. Czyli można by było, from. Input: Import controller. Zrobić sobie. Następnie. Potrzebujemy sobie zrobić mouse controller. I tak z gotowego przykładu, wszystko sobie możemy tutaj pojechać, słuchajcie, i potem możemy sobie zrobić, nie wiem, mm, mm, tu jest move pointer, mouse position, mouse press, mouse release, mouse position, a, set pointer to position, czyli ułożymy sobie go do jakiejś tam pozycji, nie? Odpalmy, czy to w ogóle działa. Nasza myszka wywędrowała w górny lewy róg, czyli działa, nie? Może ustawmy ją gdzieś bardziej po środku, nie wiem, 1000, yy, mam tutaj, nie wiem, 500 na. Teraz tutaj będzie w będzie HD, czyli e, ustawmy na 500 na 300 na przykład. Zobaczmy, gdzie to nam poleci. F5. Hmm, czekajcie. A tutaj była jeszcze taka metodka e, mouse position. Mhm, set position to read pointer position. Mouse Position, po prostu tak. Dobra, no to zobaczmy sobie. To sobie zakomentujmy. Zróbmy sobie Print. Mouse Position. I zobaczmy, co on nam wypisze. 600 na 400. A tu jak będzie? Tutaj, gdzie To mamy. Dobra, no to ustawmy go teraz na tyle. ctrl C. Mouse Position. Na tyle. Zobaczcie, że tu jest tupla, nie? O tuplach też był odcinek. Jak chcecie sobie zobaczyć odcinek o tuplach, to też śmiało tutaj na górze się teraz pojawi. Eee, teraz mam myszkę tu po lewej, robię F5 i myszka ląduje. A, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Tutaj sobie to się kopiuj. Klej. Mouse position równa się, ja przyjmował tutaj chyba tuple, nie? F5. posunę Posunął w lewo. I patrz, jak na ładnie przeskakuje ta myszka do środka. Dobra, czyli mamy coś, co nam tą position ustala. No i mamy też mouse move. Dobra, zobaczmy, co będzie. No i mouse move ustawmy sobie na przykład, nie wiem, na 100. 100. 100. To, to. I F5. Hmm. To się wszystko stało zbyt szybko, słuchajcie. Dlatego. Zróbmy sobie, prostu, zróbmy sobie trochę więcej, np. 300. 300. Natomiast tutaj sobie zrobimy jeszcze jakieś oczekiwanie, żebyśmy widzieli, że coś się dzieje, nie? Żeby zrobić sobie oczekiwanie, musimy użyć sleepa, czyli from time import sleep. Tutaj sobie zrobimy sleep. 2 sekundy. F5. wyszka z pośrodku. Aha. I już nie jest po środku. Wygląda na to, że no wszystko fajnie, ale to nie jest taki ruch, wiecie, płynny, tylko nawet to move nam y, przeskakuje po prostu. A możemy zajrzeć do tego move'a? <laughs> możemy. <śmiech> no i zobaczcie, że move wykorzystuje nam position, tak naprawdę. To, to jest tutaj, mamy tuple, która powstała na skutek. List generatora składanego. No tak, no to nam tutaj form zip, position, dx. No, no tak. E, nie musimy tego rozumieć, natomiast e, no, niestety nie jest to taki płynny ruch. nie. Ja myślałem, że to być tak wiecie, że gdzieś sobie mieszka tam krążyć i w ogóle nie. E, dlatego też okazuje się, że mm, skorzystanie z P input, który jest bardzo fajną biblioteką, w tym konkretnym przypadku nie jest może super i wybitnym pomysłem, ale mam plan B. Plan B wygląda tak. I nazywa się PyAutoGui. Hmm? Tego jeszcze na naszym kanale nie było. No dobrze, czyli co? Spróbujmy sobie tego PyAutoGui, może wykorzystać. Czyli tak, po pierwsze musimy go zainstalować. Dobra, Enter, Enter, Enter. Ctrl V. I instaluje się. Elegancko poszło. Dobrze. Jak już mamy PyAutoGUI, to musimy sobie je zaimportować pewnie. Teraz, słuchajcie, ja to na razie wszystko wywalam i zaczynamy tabula rasa zupełnie od y, zera. E, czyli tak, import PyAutoGUI. Mamy. Dobrze. I teraz co my tu możemy sobie wykorzystać? E, możemy sobie wykorzystać na pewno PyAutoGUI. Mm, Mów tu? O! Czemu nie? Zobaczmy jeszcze dokumentację. I co my tu mamy, słuchajcie? No ten Pyle to GUI to jest, wiecie, trochę kombajn. To jest dużo, dużo, dużo różnych rzeczy. How does Pyle to GUI works? Nie interesuje. Screenshot? to może zrobić. Hmm, ciekawe. Przydatne. To może być kolejny pomysł na jakąś fajną aplikację. Jakbyście chcieli więcej takiej aplikacji z Pyle to GUI, to w komentarzach piszcie, oczywiście. I tutaj mamy, słuchajcie, jakieś kliki, nie kliki. Jest też pie auto GUI mouse. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, zobaczmy w ogóle czy ta biblioteka działa. Możemy sobie na przykład zrobić print pi size. I size to jest funkcja i zwraca nam wielkość ekranu. Zobaczmy czy to działa. Yy, działa i. A, nawet ma rację, ten mój łyżej jest troszkę inny niż mi się wydawało. to ciekawe, taka rozdzielczość że tu jest, muszę zobaczyć, jak mam ustawione, ale fajnie, fajnie, czyli to, to nam działa, yy, co jeszcze nam jest potrzebne? Możemy sobie zobaczyć, jeszcze możemy sobie sprawdzić, jaka jest obecna pozycja myszy. Czyli by było print, file by to nie, position. position. Hop, hop. Ok, to jest, widzicie, to jest jakaś klasa Point i ona ma XY, to jest pozycja naszej myszki. Bardzo fajne. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy sobie, sobie użyć jeszcze PyAutoGUI MoveTo. I to będzie fajne, słuchajcie, PyAutoGUI, .myu, MoveTo. I MoveTo na przykład sobie zrobimy, nie wiem, 300, 300. 300 i jeszcze on może przyjąć, zobaczcie sobie tutaj, duration. Duration to będzie, jak szybko działać. No dobra, odpalmy, mamy myszkę gdzieś tutaj, odpalamy. I myszka sobie elegancko przyjechała do góry. Hmm, fajnie, co? A jakby było tutaj na przykład ustawione na, nie wiem, 4. Nie 1, tak by to działało, F5. Wolniej, tak bardziej ludzko. Fajnie, fajnie, dobra. E, czyli co? Czyli to nam już by chyba załatwiło sprawę e, tak naprawdę naszego, wyboru naszej biblioteki. Czyli tak, korzystamy z PyAutoGUI e, i, co, i co my musimy zrobić? Po pierwsze, musimy sobie tak naprawdę e, zobaczyć, gdzie nasza myszka jest. Poczekać chwilę, sprawdzić, czy nasza myszka się ruszyła, czyli czy nas nie ma, tak? bo jak odchodzimy od kompa, to myszka stoi w miejscu. A też nie chcemy, żeby nasza aplikacja przerywała nam pracę. <laughs> to by było głupie. Więc co, musimy sprawdzić, czy nasza myszka się rusza, powiedzmy, w jakimś tam przedziale czasu. Jeżeli się w tym przedziale czasu nie ruszyła, to my zaczynamy nią ruszać, wykorzystając tą metodę moveTo. Czyli co, zrobimy sobie jakąś zmienną. Parent position na przykład. I zrobimy sobie pieautogui. position. To będzie nasza, bo życzę, nasza nasza ten. Nasza obecna pozycja myszy, nie? Czyli to się odpali, to zobaczymy, gdzie jest mysz. Dobra. Potem yy, poczekamy sobie chwilę. Czyli użyjemy naszego slipa, Poczekamy, sobie, na przykład, nie wiem, jeżeli przez 2 sekundy nic nie robiliśmy. To pobieramy sobie new, new position, new position, gdzie się runało. Znowu pajał to Ok. I teraz tak. Jeżeli current e, O, nie podpowiada, bo jest literówka. Jeżeli current position jest e, równe new position, to wtedy musimy ruszyć myszką. File to kropka e, tu i nie wiem na razie sobie wpiszmy na przykład nie wiem 5, przecinek. Coś takiego nawet. Wszystko jedno. I co? I odpalmy to. Widzicie, myszka gdzieś tam powędrowała krzaki. Możemy z jakiegoś printa debugowego zrobić. Print. Move na przykład. 5. to by się jeszcze przydało to duration. I myszka nam zasuwa, Problem jest taki, że jest to tylko teraz jednorazowe, a my byśmy chcieli, żeby on cały czas trwał. Jeżeli ma coś trwać cały czas, to powinno być w pętli, która jest nawet nie skończona. Więc taką pętlę nieskończoną teraz zróbmy. Czyli to wszystko, słuchajcie, powinno być uruchomite w while. while true dwukropek to wszystko trzeba będzie cofnąć. Dobra. Zróbmy tak, żeby było elegancko. I teraz spróbujmy to teraz odpalić. Czyli co się stanie? Uruchomi się program, sprawdzi nam się pozycja, poczeka dwie sekundy, potem sprawdzi się druga pozycja. Jeżeli te dwie pozycje nam elegancko się zgodzą, czyli nic nie, nie działo przez myszką przez minuty, to się wyświetli napis Move, a następnie nam się to gdzieś tam przesunie na jakieś tam miejsce, nie? No dobra, no to co? F5. Gdzieś to sobie poszło. Teraz patrzcie, teraz jak macham myszką, to generalnie nic się nie powinno dziać. Zostawię myszkę na 2 sekundy i myszka sobie poleci. Jak taki program zamknąć? No możemy sobie, o, siłuje się ze mną, możemy sobie wcisnąć tutaj, a możemy sobie wcisnąć też Ctrl-C, nie? I to tam nam k -interrupt się pojawi i nam tutaj ten program ubije. No dobra, wszystko fajnie, tylko że teraz to on tam poleci do tego 100-100, tyle, tak? I tyle tematu i nic się nie zmieni. Pomyślałem o tym w sumie, jak wam to pokazać, jak to napisać, żeby było na takim poziomie, wiecie, w wiarę podstawowym, żeby nie używać tych wszystkich bajerów pythonowych, ale koniec końców stwierdziłem, że to będzie bez sensu, bo wtedy wam pokażę jak nie kodować. A tego byśmy nie chcieli. Więc użyjemy czegoś co, jeżeli tego nie znacie, to też nie jest problem. Ważne, żebyście mniej więcej skumali, jak to działa, tak? Bo użyjemy czegoś co naprawdę jest generatorem z biblioteki itertools, i ale to spokojnie. Jeżeli tego nie... To nie jest źle, że tego nie znacie, bo to jest taka wiedza trochę bardziej zaawansowana. Jeżeli znacie, to super. Natomiast no, nie każdy, każdy, kto jeździ w samochody, nie musi być mechanikiem, tak? I to tak samo, tak? Ważne, żebyś wiedział, jak to użyć. Zaraz Ci pokażę, jak to użyć. Myślę, że Ci się spodoba, nie? Bo teraz, jaki jest problem? Problem jest teraz taki, że... Nie bardzo wiemy, co tu wpisać, tak? bo chcielibyśmy sobie najpierw ruszyć myszką do jednego punktu, potem do drugiego punktu, potem do trzeciego punktu, potem do czwartego punktu I, i co? Można by tu jakiś counter liczyć i tak dalej, byłoby to mega brzydkie, mega beznadziejne Więc to, co ja bym Wam sugerował, to przygotować sobie, na przykład, przygotować sobie, na przykład Przygotować sobie gotową listę punktów, tak? Nie wiem, możemy zrobić taki eksperyment, na przykład, i sobie możemy to zakomentować, słuchajcie o, i zrobimy sobie taki na razie, nasz szybki, szybką pętlę While True, która będzie nam printować print by auto gui, Position. I popatrzymy sobie, jak nasz ekran wygląda. Bo ja tu nawet nie wiem, jak na moim Linuksie on numeruje te. Teraz patrzcie, tutaj jest 900. Tutaj w rogu to jest 0,360. To ciekawe. Czyli, bym chciał mieć po środku, to bym sobie zrobił, nie wiem, coś takiego. Mhm. Zrobimy sobie na przykład, nie wiem, tak, 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 a potem jest Albo taki zrobimy sobie kwadracik. Czyli zrobimy sobie 500, 500. 500, 1300. Czyli, czyli zapiszę sobie tutaj, gdzie bym chciał mieć tą myszkę. Chciałbym mieć ją 500, 500. Chciałbym ją mieć w miejsce 500, 1300. Chciałbym ją mieć, odpalmy to jeszcze raz. Czyli najpierw tu, potem tu, potem gdzieś tutaj, czyli 1500, 1300, 1500, 1300 i czwarty punkt byłby gdzieś tutaj, 1500, 500, 1500, 500. Taki brzydki, nie do końca dobry kwadrat nam z tego wyjdzie, nie? Ja bym chciał, żeby on odwiedził te wszystkie punkty. I zrobić taki mega kwadrat na przykład, i potem kręcił się w kółko, nie? I teraz, jak to osiągnąć przy pomocy tego, co my tu już mamy? Ta pętla nam już jest niepotrzebna. I my byśmy chcieli, żeby zobaczcie, żeby on za każdym razem, jak wejdzie nam w tego ifa, to poszedł do kolejnego punktu, nie? I mm, te punkty mamy tu mniej więcej już spisane. Natomiast jest takie coś nazywa się cycle. I cycle to jest właśnie zapętlenie nam tych rzeczy. Czyli za każdym razem, jak będziemy na innego go prosić, to będzie nadawał kolejną rzecz. E, żeby tego użyć, musimy sobie zrobić from, from iter tools import cycle. Świetnie. E, mouse position, positions, positions tutaj musimy sobie tego cykla nakarmić Czyli mamy cykla Robimy sobie tutaj listę naszych pozycji e, O taką I ta lista będzie, będzie trzymała tuple z kolejnymi punktami nie? Czyli najpierw idzie 500, -500 na pierwszy ogień 500,500 500, mamy tutaj tuple Drugi ogień, drugi punkt, który chcemy odwiedzić to będzie 5130. I też mówię, no nie martwcie się, że tego cykla nie znacie Bo to jest coś co ja poruszam na, na kursach, które są o wiele bardziej zaawansowane i co, kolejny punkt to będzie 1500-1300, też tupla. To się nam tych nawiasów, zaraz wszystko ładnie podzielę jakoś. Tutaj nie ma przecinka. I ostatni punkt, który chcemy odwiedzić, to jest 1500. I też nie ma przecinka i w ogóle. Teraz pokażę Wam może trochę, jak to działa. zakomentujmy sobie to. I teraz zobaczcie, mamy taki, mamy taki cycle. I teraz, za każdym razem, jak my zrobimy sobie na nim print, za każdym razem, jak my wywołamy metodę next na naszym mouse position, 5 nam się pojawiło 500, tak? Jakbyśmy wywołali to dwa razy z rzędu. Się nam, pojawi, się nam pojawi 500, 5130, czyli kolejna. Jakbyśmy to wywołali trzy razy z rzędu, to nam się pojawi. Jakbyśmy spodziewacie, <laughs> pojawi się nam 500, i kolejna. To jest 500, 1300. Cztery razy z rzędu wyplują nam wszystkie wartości. Ale jakby się nam pojawiło 5 razy z rzędu, pamiętajcie, że nie mamy 5, to on zobaczcie, znów wróci do tego 500-500, tak? On będzie w kółko. Za każdym razem da nam to, to. To, to, a jak jeszcze raz to od nowa, to, to, i to się nigdy nie skończy. Za każdym razem gdy będziesz mówił na nim next, to będziecie dawał kolejną wartość. Tak właśnie działają generatory, więc to jest też dobry wstęp do tego, żeby coś o generatorach zacząć y, myśleć. Natomiast nowe generatory to już jest taka wiecie, wiedza, bardziej y, zaawansowana w Pythonie, ale są bardzo fajne rzeczy. Kiedyś miałem fajny wywiad o, o generatorach y, na takim meetupie ciasteczki i tam porównywaliśmy generator do akcji y, czy jest tu jakiś to jak tak, to da piątaka. Był, było spoko. <laughs> Dobra, yy, i teraz tak, za każdym razem my musimy sobie stąd wziąć tego, yy, musimy sobie zrobić tak, przykład, nie wiem, że x, y równa się next na mouse position. Ok? I tutaj zamiast stówki, stówki będziemy sobie mówili x, y. To nam potrzebne. No dobra, czyli teraz tak, bomba w górę, odpalamy Teraz jak ja sobie tutaj pracuje i wszystko jest fajnie i w ogóle nic się nie dzieje To nic się nie dzieje, to jest spoko, ale jak zostawię myszkę na 2 sekundy powinno zacząć tańczyć I tańczy Napis sobie pójdzie tu I symuluje, że my tu ciężko pracujemy, o coś tam, coś, nak coś nakombinowałem z tymi punktami Bo gdzieś tam uciek. Teraz pójdzie tu, nie do końca tak to miało być ale fajnie, coś musiałem jeszcze wybrać W każdym razie ładnie tą myszką kręci I tak będzie kręcił nieskończoność I wygaszacz ekranu na górze nieskraszny tak, tutaj coś dałem trzeba. Natomiast tak to wygląda. Zostawiam Wam z tym, co by tu można było jeszcze ulepszyć. Przede wszystkim można było sprawdzić, czy te punkty są dobre, bo tam ta myczka gdzieś ucieka, to jest raz. Dwa, można by było złapać key interrupta żeby nam się ten ładnie program kończył, kiedy przerwiemy to Ctrl-C. Trzy, no co, może jakieś screenshoty? Nie wiem, no ale tak czy siak, mi się wydaje, że apka spoko, jesteśmy bezpieczni i może chodzić cały dzień, a my też możemy chodzić cały dzień. Okay, trzymajcie się, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. zdobiliśmy y, ruszacz myszkom, brzmi to źle po polsku. Mouse Mover brzmi o wiele bardziej pro. Y, I jak mieli jakieś wzglęty, to do kolejnych filmów, pamiętajcie w opisie. I y, no, suby, suby, bo mało subu strasznie coś. No, okay, trzymajcie się.